proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Przyznam się Państwu szczerze, że sytuacja jest troszeczkę wyjątkowa, ponieważ jakby nie patrzeć, rozmawiam z osobą, którą obserwowałem od dzieciństwa, czyli tak gdzieś od 3-4 roku życia codziennie, no bo tak się nasze losy złożyły, że jest moją sąsiadką. I to bardzo blisko. Tak. To znaczy, jak ja robię imprezę, to ona słyszy, a jak ona robi imprezę, to ja słyszę. Ale nie, to nam nie przeszkadza. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa jest Ania Andrzejewska, ukrywająca się pod artystycznym pseudonimem Anna Andrzejewska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Ano. Zanim pytania, które muszą paść, bo to jest cykl Ludzie Kultury, więc są to pytania tak zwane żelazne, no to też będę chciał w drugiej części rozmowy trochę, żebyśmy poplotkowali. Ile mi tam możesz zdradzić, tam mi zdradzić, jako staremu sąsiadowi. Czego nie chcesz, to nie mów, wiesz, bo jak to już pójdzie w eter, to pół miasta będzie. Mam tą świadomość. Pół miasta będzie grać. Częstochowianka. Tak. Ale ty masz jakąś wiedzę na temat swojej rodziny, na zasadzie dziadkowie, pradziadkowie, coś wiesz w ogóle o przyznam, korzeniach? Że bardzo, bardzo znikomo. Tak? Niestety, tak naprawdę moja rodzina to moja mama, moja siostra, mój brat. Mhm. I gdzieś tam rodzinnie, no nie jestem za bardzo rozeznana, także tutaj cię muszę zmartwić z moją wiedzą, nie zdradzę ci zbyt wiele. Ja myślałem, że już aż 2-3 minuty poopowiadasz. Nie to pytanie. Na koniu z szablą walczył. Nie miałam dziadka okazji poznać, tylko słyszałam, że był super człowiekiem i to tyle, co o nim. Ale nie wiesz, co robił w życiu? Wiem, że miał firmę z wózkami i był bokserem również. Czyli coś tam wiem, gdzieś tam mi się obijało uszy jakieś historie, ale no ale niestety umarł w tym samym roku, co ja się urodziłam, także. Mm-hmm. Powiedz mi jedną rzecz, bo to jest tak, że ja obserwując ciebie nigdy nie widziałem cię, żebyś latała ze skrzypcami, z gitarą, z jakimś instrumentem, czyli po prostu biegałaś po podwórku, zawsze byłaś uroczym dzieckiem, natomiast obserwowałem też jak gdyby twoje zdjęcia, bo mama Iza uwielbiała cię fotografować jak byłaś dzieckiem, zresztą te zdjęcia przepiękne. Czy był taki moment, a jeżeli był, to kiedy, że nagle zakręciłaś się, zafiksowałaś się na śpiewanie? Ja byłam zawsze zafiksowana, tylko to był mój świat. Ja po prostu uciekałam w śpiewanie. Zamykałam drzwi i ja śpiewam odkąd pamiętam. Odkąd byłam najmniejsza, mama robiła jakąś imprezę, ja wchodziłam na stół, to była moja scena i ja śpiewałam. Potem poszłam do szkoły, dalej śpiewałam w przedszkolu, poszłam do przedszkola, do Opola, do programu i tak naprawdę śpiewanie całe życie mnie ratuje z różnych sytuacji życiowych, które mi się przytrafiały i nadal jest moją terapią. Tak jak śpiewanie zaczęło, znaczy to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. No to podobnie jak u mnie teatr, jakby nie było, to bym zwariował. Ale właśnie ja ostatnio uczę się doceniać w sobie inne też rzeczy, bo stracę głos i co? I przestanę być sobą? Totalnie nie. Mówisz od przedszkola do Opola, czyli już jak gdyby do tej telewizji cię ciągnęło od dziecka, czy to było mama bardziej... Mama mnie tam wysłała, mama tak pchała. Ja mimo wszystko byłam dosyć skrytym dzieckiem przez różne swoje traumy. Gdzieś tam się krępowałam. Krępowałam, nie krępowałam. Ja jestem w ogóle bardzo pełna różnych skrajnych emocji i ale gdzieś tam się tam dostałam i super to wspominam. Mm-hmm. Ty jesteś absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Tak. No ale to jest tak, że... Bo wiesz, ja jestem, trochę w muzyce siedzę, natomiast nie mam żadnego wyobrażenia, jeżeli chodzi o wokalistów. No bo muzyk, no to wiadomo, kończy szkołę muzyczną pierwszego, drugiego stopnia, coś tam, zdaje egzamin do akademii, no i kończy w klasie saksofonu, gitary i tak dalej, prawda? Natomiast, bo nie ma chyba w szkole muzycznej, czy są klasy wokalne? Ja nie wiem, bo ja nie chodziłam do szkoły no muzycznej. Właśnie.
No ale czy ty na przykład masz jakieś takie podstawy, nie wiem, że znasz nuty, że dostaniesz... Znam nuty, ale ja ogólnie poszłam na egzamin, na Akademię Muzyczną, na studia dzienne, gdzie są dwa miejsca i 100 chętnych, poszłam bez znajomości nut. Tak? Miałam na tyle, nie wiem, czy byłam na tyle głupia, czy na tyle pewna siebie. No, pewna siebie raczej nie, ale poszłam na żywioł. Długo się przygotowywałam, znaczy znałam nuty, ale to było w sumie tyle. Nie miałam pojęcia o harmonii. Długo śpiewałam. Bardzo dużo śpiewałam i od gimnazjum zaczęłam lekcje wokalistyki jazzowej w Krakowie. Potem 3 lata w liceum się przygotowywałam stricte pod akademię. To było moje marzenie. Jednocześnie będąc w plastyku. No i ty za pierwszym razem się dostałaś? I dostałam się. To w ogóle i to było bardzo śmieszne. W ogóle strasznie wspominam ten dzień. To był jeden z takich najbardziej traumatycznych momentów, bo... Czemu? Noc, bardzo się oczywiście stresowałam. Wiedziałam, że troszkę, że ogólnie szanse są marne, bo ogólnie tam się dostać jest raczej ciężko. No i tak zgrzytałam zębami, że sobie połamałam 2 jedynki. Mi się w ogóle wkręciło, że ja seplenię. Pojechałam tam z tymi jedynkami, wyglądałam jak złodziej. No i co? No i weszłam do sali i kupa tych ludzi, tych dziewczyn rozśpiewujących się, rozmawiających, wszystko jakby już wszyscy ogarniają i ja tam weszłam przerażona. No i co? I z tymi zębami takimi, z tą dziurą. I weszłam na ten egzamin, po 15 minutach wszyscy wychodzili i ja tam weszłam przestraszona, pusta sala, 2 osoby, 1 000 000 pytań, bardzo oschły ton. No i tak, no i co? No i kształcenie słuchu na początek. Oczywiście klapa totalna, no to ja już zaczęłam po prostu cała dygotać. No a potem poszło do śpiewania i to śpiewanie gdzieś tam mi wychodzi, więc się obroniłam. No i miałam sporą wiedzę na temat muzyki jazzowej, bo po prostu bardzo siedziałam w temacie i chyba gdzieś tam tym ich też do siebie przekonałam, że ja naprawdę... Aha. To było moje marzenie. Ja wiedziałam, z czym tam przychodzę i byłam też świadoma. No ale Ania, to jest ile lat edukacji takiej wokalnej? Ja ogólnie? Znaczy, no nie wiem, nie. Mówię o tej akademii już, no bo to, że ty śpiewasz od 6 roku... 4 lata, a potem na piątym roku już mi się inne rzeczy pojawiły i nie skończyłam. Nie, skończyłam licencjat. Ale ja tam nie poszłam dla papierku, wiesz. Aha, ja wiem. Bo ja do szkoły... Ja nic nie będę uczyć w szkole. Ja tam poszłam, bo to było moje marzenie na maksa, żeby pójść na Akademię Muzyczną w Katowicach. Ja miałam jakieś takie wyobrażenie w ogóle o tej instytucji. A powiedz mi, ty kończyłaś jakie liceum częstochowskie? Plastyka. Najlepszą szkołę. Plastykę? Ty byłaś plastyką? Tak, jestem po ceramice. Poważnie? Także garnki lepiłam. Aha. I w ogóle to jest, tak jak wspominam, na przykład Akademię Muzyczną wspominam dość traumatycznie, bo to był ciężki okres, bo rzeczywiście było mi bardzo trudno. Tak, liceum plastyczne i gimnazjum, bo szłam tym torem 6-letnim, no to w ogóle cudowni ludzie, do tej pory mam kontakt, ostatnio był zjazd absolwentów, na którym byłam, na którym mogłam śpiewać, pani dyrektor, mój wychowawca, wszystkich wspominam bardzo ciepło. A jeżeli miałabyś wymienić 1 albo 2 nazwiska osób, które szczególnie wpłynęły na to, że jesteś tym, kim jesteś obecnie, to kogo byś wymieniła? Nie mówimy tu o mamie, no bo to jest, to jest samo przez się rozumie, natomiast... Mówimy o pedagogach na przykład, czy o ludziach, których spotkałaś na swojej drodze, którzy odcisnęli na tobie zasadnicze piętno. Wiesz co, kiedyś bym się w ogóle nie wahała. Mhm. A teraz jestem na takim etapie, że kurde, trochę nie wiem. Nie wiem. Na pewno pierwszą osobą taką był pan Roman, który mnie uczył przez 3 lata w Krakowie. Ja każdy wtorek, w środę jeździłam prosto po plastyku do Krakowa. Sama i na 3 godziny, na bite 3 godziny śpiewania do niego i wracałam, o 2 byłam w Częstochowie i na 2 dzień do szkoły. I to trwało 3 lata. I sam fakt, że on mnie nie chciał uczyć, on w ogóle mówił, że jestem gówniarą i że on z takimi gówniarzami nie będzie pracował. I w ogóle się spóźniłam na pierwsze zajęcia, był duży, z wielkim brzuchem, miał wielkie wąsy. I był bardzo tak, ja się go bardzo bałam. I pierwszy rok był taki, że ja po prostu zawsze płakałam po tych zajęciach. Był bardzo wymagający. No.
A potem i gdzieś tam zaczynała się po roku rodzić między nami jakaś tam relacja. Ja mówię, a to pojadę na konkurs do Zamościa. Mówi, ty do Zamościa, na festiwal wokalistów jazzowych. No a ja się zapisałam po kryjomu. No, i pan normalnie się o tym dowiedział, a był też wtedy tam. I po prostu i mieliśmy taki mały kwas, ale ja zajęłam trzecie miejsce, mając tam 15 lat. No i on zaczął tak widzieć we mnie pewien potencjał. No i nasza relacja rozkwitła, a potem ja już potrzebowałam czegoś więcej. Potrzebowałam, wiedziałam już czego chcę i troszkę zaczynałam mówić nie na tych zajęciach. Mówię, ja tego nie chcę, to mi się nie podoba, ja chcę to. Mówię, to jeszcze nie, no do tego się musisz bardziej przygotować. Ja mówię, nie chcę to od razu, z grubej rury. No i tak, ale... Z tego, co mówisz, to okazuje się, że ty bardzo dużo pracowałaś, czy pracujesz. Pracowałam i pracuję, tylko... Żeby dojść do tego momentu, w którym jesteś, bo jakby nie patrzeć, no twoim największym, nazwijmy to, komercyjnym sukcesem... Jest no, Voice. To, no jest Voice, prawda? Tak, i właśnie, wiesz co, no niestety, ale lubimy to, co widać. Lubimy to, co się błyszczy i lubimy sukcesy. I dlatego też po Voice miałam bardzo ciężki czas, dlatego tu zrobiłam piosenkę, którą zrobiłam na szybko, debiut jakiś tam. Potem miałam dużego kaca po tym. Kompletnie, tak, kompletnie mi się, tylko tak, wyobraź sobie sytuację, że jedziesz do programu, nie masz czasu nad niczym myśleć, chcesz, ale wierzysz każdemu, bo wiesz, że to jest ta droga, skoro idziesz do programu, decydujesz się na wiele rzeczy. I ja po prostu robiłam to, co mi brałam każdą możliwość. Teraz jestem mądrzejsza i powoli się uczę tego, czego chcę na nowo. Ale co? Bardzo dużo pracowałam. No ale Aniu, jest taka sytuacja, tak, jesteś w tej telewizji, no dochodzisz do półfinału, prawda? Do finału. No myślisz sobie, no fajnie, bo no, cała Polska gdzieś tam cię rozpoznaje, wiadomo, oglądalność i tak dalej. No i co? I mija chwila i ty z tej Częstochowy znikasz. Znikam. Wyjeżdżasz, ja mówię, no wiadomo, wiesz, mówię tak, wiadomo, no Warszawa to jest jednak stolica i tak. Tam jest więcej... I nagle wracam. Tak, tak. I, no i proszę Państwa, wynoszę śmieci i idzie ta dziewoja i mówi, wróciłam, a ja mówię, no dzięki Bogu. No nie... No i dobrze, ale teraz wiesz, bo to już tam poszliśmy w ten temat plotek trochę, ale wróciłaś, bo co, bo tam jest B, bo tam jest bez sensu, czy nie. Bo tam ci się nie udało, jeżeli mogę zapytać. Głupie słowo, nie udało. No. Wróciłam, bo w życiu mi się po prostu pozmieniało. Wyjechałam tam nie żeby robić karierę, ja wyjechałam dla kogoś. Aha, czyli za sercem. Za sercem wyjechałam i teraz wróciłam. Aha. I to nie jest tak, że... No i co mogę powiedzieć? No i tyle. No ale tam to serce zostało tam, tak? Tak, serce zostało Proszę tam. Proszę Państwa, Anna Andrzejewska jest wolna. Proszę mi siedzieć tutaj, bo mi wychodzi z kadru. Muszę ją cały czas kontrolować. Nie, no to... Znaczy, nie. Wytniemy to. Wiesz, że nie wytnę. Dobrze. Aniu, to jest tak, że ten program oglądają ludzie. Realizujemy go jako Miejski Dom Kultury, gdzie naprawdę przychodzi bardzo dużo, przede wszystkim jednak dziewczyn. Może jest jeden chłopak, którzy, no nie wiem, marzą, no w każdym razie przychodzą na lekcje śpiewu, śpiewają. Mamy tam Pawła Sołtysika, który tam prowadzi kilka osób. Powiedz mi, jest jakiś przepis na to, żeby dobrze śpiewać? Oczywiście poza talentem, no bo jednak ten palec Boży musi być, nie? Przepis na to, żeby dobrze śpiewać. Znaczy to praca chyba, co? Głównie, czy nie? Cały czas chyba szukanie swojego patentu na to. Ja to robię cały czas. Ja to robię nieustannie. Ja to robię teraz przy
przy nagromadzonym przez ostatnie 2 lata materiale, ja nie wiem do końca wszystkiego na 100%. Mhm. Bo piszę piosenkę, w 1 miesiąc, mija pół roku i ta piosenka jest nagle nieaktualna. Bądź śpiewanie, bądź mój głos, czy barwa zaczyna mi nie pasować. Cały czas to jest nieustanne poszukiwanie siebie tak naprawdę. A technika i tak dalej, no to już wiadomo, no, trzeba ćwiczyć. Rozmawiałem z Michałem Roratem, bardzo mile cię wspominał, no i demontował plotki, że byliście parą. Tak, każdy nam w to nie wierzy, ale my z Michałem mieliśmy zawsze od pierwszego koncertu bardzo takie porozumienie dusz. My się znamy, nawet nie wiem. Bardzo dużo lat. Z 12 lat już gramy ze sobą, więc. Dobrze, ale czy to jest ta osoba, z którą obecnie współpracujesz, czy teraz masz kogoś? Nie. No właśnie, bo może tak, bo to my to ploty, wolna, niewolna. Przecież najistotniejsza rzecz. Co muzycznie u ciebie się na obecnym etapie dzieje? Co Anna Andrzejewska robi takiego, czy robi w ogóle coś? A jeżeli tak, to co i kiedy? O. Tak, tak jak już wspominaliśmy, wyszła ta piosenka. Zła, niezła, zostawiam to za sobą. Dużo się nauczyłam z tego wszystkiego. Wjechałam do Warszawy, gdzie 2 lata tak naprawdę mieszkałam w studio nagraniowym, gdzie pisałam różne piosenki z różnymi osobami. Produkowała jedna osoba i dalej to będzie robić prawdopodobnie. Przynajmniej to, co już jest rozpoczęte. No i co, ale też miałam niesamowitą okazję obserwować, jak pracują najwięksi artyści w tym kraju. Poznałam niesamowite osobowości. Codziennie inna muzyka, codziennie inny człowiek i to też sprawiło, że ja bardzo spokorniałam, aż nawet za bardzo, bo poczułam się bardzo malutka, ale się dowiedziałam tylu rzeczy i zobaczyłam ile to jest pracy tak naprawdę, ile trzeba mieć sił, żeby to wszystko zrobić, że ja w ogóle opadłam z sił i tak naprawdę dopiero odzyskuję jakąś równowagę w sobie i wiarę w siebie, żeby to dokończyć. Ale przez 2 lata, no to przez 2 lata to można nagrać, no nie wiem, no 4 płyty, 6. Tak. To jest bardzo duży okres czasu. Ale wiesz, jeżeli ktoś mi teraz powie, co ona robiła przez 2 lata, przecież to jest takie proste, to niech to zrobi. No ale nosisz się zamiarem, że jednak będziesz próbowała to gdzieś wydać? Oczywiście, że tak. Czy to jest taki zamysł, że, no, bo wiesz, płyta to jest dla mnie na przykład pewnego rodzaju opowieść. Tak. To nie jest 8 przypadkowych piosenek. Dokładnie. Musi być jakiś klucz. Czy to będzie płyta o miłości? No, między innymi, ale to będzie, teksty, które teraz piszę, bo... Ty piszesz teksty? Nie tylko ja. Znaczy ja dopiero teraz zaczęłam pisać teksty, bo czułam się w tym bardzo słaba, ale gdzieś tam... No chcesz powiedzieć coś od siebie. Chcę powiedzieć coś od siebie i nie wiem jak to ubrać słowa, tak, po pierwsze. Żeby ostatnio rozmawiałam z kimś, kto bardzo dobrze mu się powodzi tutaj jakby w kraju muzycznie. I na tą płytę, która została wydana, zostało stworzone 60 piosenek, więc ja jeszcze 60 nie mam. Aha. Ja mam jakąś tam pulę tych piosenek i do każdej podchodzę jeszcze raz. Są piosenki, które napisałam 2 lata temu, są piosenki, które napisałam pół roku temu, ale co się działo z mną przez 2 lata? Ja nie byłam w formie, przede wszystkim psychicznej. I nie wstydzę się o tym mówić, i musiałam odsłonić przed sobą kilka bardzo ciężkich kart i zacząć być szczera ze sobą. Po takim występie w telewizji, kiedy się jest wystawionym na opinię wszystkich, na opinię osób, które się znają, nie znają, na grupę przyjaciół, wszyscy są zachwyceni, nagle zostaje się samemu. Ja musiałam z tego wszystkiego ochłonąć.
Ja musiałam poszukać na nowo siebie, bo zostałam jakby ubrana w pewien strój, w pewien sposób zostałam pomalowana. Też mi to sprawiało frajdę, bo to było coś kompletnie nowego, ale żeby odnaleźć z powrotem siebie, a wziąć coś z tego doświadczenia, potrzebowałam tego czasu. A teraz wróciłam do Częstochowy, ochłonęłam, zaczynam na nowo wierzyć w siebie, zaczynam odrzucać wszystkie złe rzeczy i staram się przede wszystkim, co jest najtrudniejsze, nie myśleć właśnie, czy ktoś sobie myśli, że ja już przegrałam może coś, że mi się może już nic nie udało. No, gdzie? Ale wiesz, artysta gdzieś jest wystawiony na to, że ktoś cały czas jest... Wracając do Częstochowy, miałam coś takiego, że mówię, Boże, i teraz wszyscy będą mu gadać o mnie, że ja w ogóle już nic nie zrobię. No mówię, ja mówię, jak to ja nic nie zrobię? Przecież ja mam 27 lat, no tyle właśnie. Wiem, jakby, i usłyszałam takie fajne słowo w jakimś dokumencie, jeżeli ci się wydaje, że nic nie zrobiłaś i nic nie osiągasz, to cofnij się do siebie sprzed 2 lat. I zobacz, sprzed roku, sprzed pół roku, sprzed 5 lat. Ja mówię, nie jest źle, nie jest źle. Gdzieś tam jadę za tydzień nagrywać, dogrywać wokale do pewnych piosenek. Codziennie gdzieś tam wchodzę w ten materiał. Ale powiedz mi, czy ty koncertujesz w ogóle gdzieś? Grywam, ale niedużo grywam. Niedużo grywam. No dobrze. Kogo mogłabyś mi polecić te rozmowy z Częstochowy, kogo nie znam, a z kim wypadałoby porozmawiać? Tomasz Florczyk. Nie znam. To jest mój wychowawca, polonista. Ale nie, Tomasz Florczyk rozmawiałem. Rozmawiałeś z tobą? Tak, dobra. No to kogo? Pani Maciejowska, dyrektor Plastyka. To jest dla mnie niesamowita inspiracja od zawsze. Dobrze, bardzo dziękuję za tą sugestię. Tak, no widzisz, mnie się wszystko wokół tej szkoły plastycznej, bo ja po prostu tam co nauczyciel, to niesamowicie inspirująca osoba. Nieważne, czy uczy polskiego, czy malarstwa, czy czegokolwiek. Aniu, czego życzyć tak na koniec? Miłości tobie? Do siebie. Dobrze. Tego. I spokoju, bo to mi na pewno wyjdzie na dobre w muzyce. Moglibyśmy jeszcze ględzić godzinami, ale im dłuższy wywiad, tym słabsza oglądalność. Wiadomo. Ale i tak trochęśmy zdradzili wbrew pozorom. Proszę Państwa, to będziemy niestety już kończyć. Gościem moim i Państwa była finalistka programu Voice of Poland. Częstochowianka. No nie ma co ukrywać, moja sąsiadka. Bardzo utalentowana, zdolna, przepiękna, miła i sympatyczna Ania Andrzejewska, zwana Aną Andrzejewską. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Możemy dziękuję tam pomóc. Bardzo. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa.